Kazimierz Dolny. Miasto jakich w Polsce mało. Piękne, klimatyczne, z dobrym lubelskim piwkiem. Po jego uliczkach można łazić godzinami i pokochać każdy jego zakątek. Jest to miejsce z niezwykłą historią, cudowną architekturą, zapierającą dech w piersiach przyrodą i wieloma, wieloma tajemnicami. Dzisiaj zabieram Was w podróż po Kazimierzu, mieście, do którego wracam od dziecka i jestem pewna, że zachwyci Was ono tak bardzo, jak mnie. Cześć, tu Zuzia, witajcie w Kazimierzu Dolnym. Jesteśmy dzisiaj właśnie na Lubelszczyźnie, w naszym ukochanym Kazimierzu. Właśnie z tych okolic, tak jak oglądaliście w ogóle, jeżeli oglądaliście mój film o Lubelszczyźnie już wcześniejszy, to wiecie, że z tych okolic pochodził mój dziadek, tata mamy. A mamy poznaliście już w filmie o Sandomierzu. Także właśnie dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda w Kazimierzu Dolnym, naszym ukochanym mieście tutaj. No, jesteśmy tutaj co roku, dlatego że po prostu mam rodzinę właśnie w takim malutkim domeczku w Wilkowie. To jest 10 km od Kazimierza Dolnego. No i tak jak mówiłam właśnie, śmiałam się w poprzednim filmie, dlatego tak lubię perły eksport, bo w moich żyłach też płynie lubelska krew właśnie z tych okolic. To jest, jeszcze później Wam pokażę, jak właśnie wyglądają tutaj chmielniki, uprawy właśnie chmielu, z tego względu, że tutaj po prostu jest mega, mega, mega taka żyzna ziemia, na której po prostu rośnie wszystko. Także dlatego z tego obszaru pochodzą też takie dobre piwka. No a poza tym właśnie teraz, jak widzicie, za mną jest to sanktuarium. Jak to sanktuarium się nazywa? Nie pamiętamy. Nie pamiętamy, jak się to sanktuarium... Tu Wam rzucę, jak się nazywa to sanktuarium! No, jak tu. No, więc, to, ale to od tyłu, bo idziemy teraz taką okrężną dróżką od tyłu, no ale potem pokażę Wam i ryneczek, i pokażę Wam uliczki, pokażę Wam kościół świętego Bartłomieja, co tu jeszcze w Kazimierzu? Ładnego. No, Górek Trzech Krzyży nawet tak, trochę widać. Poczekajcie. Ulicę Krakowską. Tak. No, tam patrzcie, o. Tam widać trochę Górę Trzech Krzyży. Ale, no, ale to później Wam pokażę. Nie wiem, czy na nią wejdziemy, czy nie. Z tego względu, że po prostu lało przed chwilą. Ja jeszcze trochę mokre włosy. Nie są tłuste, tylko mokre. Lało przed chwilą. Ja oczywiście wlazłam w jakiegoś krzaka. I teraz właśnie jest po burzy. Dlatego, no, zobaczymy, jak tam ale jeszcze jest tej. Słońce, no, już wychodzi, już niebo, wychodzi. No, ale wiesz, błoto. Proszę, pokazuje niebo. I woda jak płynie. I woda jak płynie, proszę. Proszę, uliczka. Wszystko pokazuje. Porywales, tak. A tu Luncia. Cześć, Luncia. Dzisiaj Luncia skończyła 2 latka. Tak, Luncia, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, Luli. Tak. Kazimierz Dolny to jest takie miasteczko, w którym jeszcze można zauważyć takie tradycyjne stare chaty, zresztą jak w całej okolicy. Ja Wam gdzieś na przebitkach jeszcze potem pokazuję oczywiście. Też tutaj jest to miasto z dosyć sporą żydowską historią. Warto gdzieś tam się zagłębić, bo naprawdę tutaj dużo też nieciekawych rzeczy się działo swego czasu. O tym bardzo rzadko się mówi, no ale dzięki tej historii mam wrażenie, myślę, że ta historia jest odzwierciedlona jeszcze tutaj w tej architekturze. Jest przecudownie i to miasto ma swój taki jedyny, niepowtarzalny klimat. Moim zdaniem jedno z piękniejszych miast w całej Polsce, jeżeli chodzi o takie wakacyjne zwiedzanie. O, patrzcie. Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej. Teraz już wiemy. Tak. No. Przypomniałam. No. I to są takie schodki, którymi można iść tam do góry. No, ale mnie tam, przyznam szczerze, za bardzo nie interesują takie sakralne budowle. Widok. O, dobra, czekajcie, wejdę tymi schodkami i Wam pokażę widok. Widok. A Wy nie idziecie? My byliśmy wczoraj, więc sobie wejdź. Aha, dobra, okej. Okay. To idę nakręcić widoczek i zaraz wracam. No ja tak mówię, że troszkę mnie nie interesują te budowle sakralne. Oczywiście ze środka bardziej, bo z zewnątrz oczywiście są no, niesamowite. I one też tworzą cały właśnie tutaj, cały widok na Kazimierz. Tu jest dużo kościółków, pięknych kościółków. No, tu podobno w ogóle te schody mają jakąś historię, że jakieś pielgrzymki chodzą po tych schodach, nie wiem. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi pod spodem, bo ja się aż tak bardzo na tym nie znam. Dobra, podchodzę już po całą górę. I tu jest piękny widok na cały Kazimierz, patrzcie.
gdzie... O, tu jest kościół świętego Bartłomieja, a za tym kościołem, ta baszta, to jest zamek w Kazimierzu. I na tym zamku co roku odbywa się transmisja z tamtego festiwalu filmowego Dwa Brzegi, chyba się nazywa jakoś tak. No, a poza tym to jeszcze widać... O, widać kamieniczkę, poczekajcie, patrzcie. Tu widać kamieniczkę na rynku. Czy tu będzie ryneczek. Dobra, ponakręcam troszkę i idę dalej. Patrzcie, tak jak wam mówiłam, jeszcze w Kazimierzu i w okolicach można oglądać taką tradycyjną zabudowę. I to normalnie w centrum miasta. Bardzo ładnie. Jest pełno dachów krytych gontem. Czekajcie, auto jedzie, to przypuszczę. No jest... Jest pełno dachów krytych gontem jeszcze, takich starych, drewnianych chatek, a najwięcej ich można zobaczyć w Męćmierzu, który wam potem pokażę, bo już mam go nagranego, nie wiem czy dzisiaj tam pojedziemy, ale już mam stamtąd nagrania, więc ze spokojem. No jeżeli będziecie się zastanawiać, dlaczego gdzieś tam pogoda jest jakaś trochę inna w tych nagraniach, to ja mam jeszcze nagrania z innych dni, z Kazimierza, dlatego się nie przejmujcie, mogę być trochę inaczej ubrana, może być trochę inna pogoda, no ale zmontuję to tak, żeby jakoś miało to ręce i nogi, więc nie dziwcie się, że tak może być. No, a poza tym to... Gdzie teraz jesteśmy? Aha, dobra, czyli nic ciekawego. Dobra, wracamy. Witajcie na rynku... Nagrywa się? Tak. Witajcie na rynku w Kazimierzu Dolnym. Jest to ryneczek z bardzo charakterystyczną studnią na samym środku. Czekajcie, pokażę wam ją inaczej. O! Tu jest ta bardzo znana studnia. Na samym środku ryneczku, a poza tym wygląda on tak, zobaczcie. Przejadę naokoło. Tu jest kościół, który widzieliśmy tam z góry, z tego sanktuarium, które jest tą uliczką pod górkę. No i był widok na to sanktuarium. Jak się pójdzie dalej uliczką prosto, dojdzie się do zamku. Jeżeli chodzi o ilość osób na tym ryneczku, to zwykle jest ich o wiele więcej. Teraz jest po burzy, jest poniedziałek, więc jest wyjątkowo pusto. Niestety jak tu przyjedziecie, prawdopodobnie będą gigantyczne tłumy. No chyba, że no, może będziecie akurat w takim czasie jak my, właśnie gdzieś tam po jakimś mega dużym deszczu i w poniedziałek, wtorek, środę, wtedy jest najmniej osób. Zwykle trzeba się tutaj przepychać łokciami, ale i tak... Co? We wtorek jest targ? We wtorek jest targ. We wtorek i w czwartek tak. Jest targ, ale na tak. Tym małym ryneczku, prawda? Tu, nie, a, na tu. Tym. Na aha, a, bo tam jest obok, tam w tamtą stronę obok, jak się przejdzie obok tej dużej kamienicy, w tamtą stronę jest mały ryneczek, na którym też jest targ, ale kiedy jest ten targ? Chyba codziennie na małym. Codziennie na małym ryneczku? A aha. Na dużym jest we wtorki w czwartek. O, widzicie, czego się dowiadujecie. Owoce, kwiaty, kiedyś były żywe koguty, kury. Aha. No, nawet prosiaki kiedyś przychodzili małe. Co, jeszcze raz? Nawet małe prosiaki kiedyś widziałam tutaj, ale to tak gdzieś 20 lat temu. Aha, no to... No. Rynek w Kazimierzu ma swój niepowtarzalny urok. Znajdziecie tu bliźniacze kamienice przybyłów, urokliwą studnię i zobaczycie cudne kościółki. Naszym następnym przystankiem jest zamek w Kazimierzu, który swoją historią sięga aż XIII wieku, a jego obecny wygląd zawdzięcza Kazimierzowi Wielkiemu. Tam jest ryneczek i jak pójdziecie tutaj, o zobaczcie, tu jest ten kościół świętego Bartłomieja i świętego Jana Chrzciciela. Jeżeli przejdziecie tą brukowaną uliczką, tutaj jest wejście na Górę Trzech Krzyży. No, samo wejście jest mega krótkie, więc się nie przejmujcie. Jeżeli nie macie kondycji, to jest, no nie wiem, minuta pod górkę może. No i to jest po prostu górka, na której są trzy krzyże. I nie pamiętam, coś się płaci za wejście na Górę Trzech Krzyży? Tak. Coś się płaci, 5 zyla chyba, nie? 5, tak. No i stamtąd po prostu jest mega ładny widok na cały Kazimierz. No ale tak samo jest ładny widok też z tego sanktuarium. No i pokazywałam wam to wcześniej. No, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to tutaj na Górę Trzech Krzyży. Dalej idąc tą dróżką dojdziecie do zamku, patrzcie. Tu jest zamek. No i tak jak mówiłam, co roku gdzieś tam na tym zamku odbywają się też transmisje z tego festiwalu filmowego Dwa Brzegi. Jestem właśnie przed wejściem do tego zameczku. Tutaj się wchodzi.
Ja co prawda w tym zamku byłam już 1500 razy, więc pozwólcie, że nie będę już tu wchodzić. Sami już będziecie musieli odkryć, jak tam wygląda. A poza tym, dalej jak się przejdzie prosto przede mną, patrzcie tam. Tam idzie się na basztę. Dobrze mówię? Nie. Tak? Tak, dobrze mówię. Tam się na basztę idzie. W której też jest piękny widok i na Wisłę, w ogóle bez całego Kazimierza też rozciąga się przecudowny widok na no, naszą piękną polską Wisłę. No to jest właśnie też to co robi właśnie to, że ten Kazimierz jest też taki piękny i jest tu ten cudowny mikroklimat, w ogóle taki tropikalny wręcz, nie? Tak. Że po prostu jest nad Wisłą, jest tu zawsze wilgotno. Wilgotno, tak. I skóra jest oblepiona. Tak, 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 tak. Wilgocią. No. Ciężko się oddycha, tak. Tak, trochę jak w tropikach. Zgadza się, no. Tak, ale dzięki temu roślinność rośnie jak w dżungli. Tak, tak, no właśnie mówiłam, że tutaj na tych terenach po prostu takie rośliny rosną, tak, takie piwo co się tu robi tu z tego chmielu. Tak. Tu macie uprawy tytoniu. Tak, tak, tak. Kiedyś tego było więcej, teraz trochę tego tytoniu jest mniej. No. Jabłonie. Tak, sady. Buchty, tak, rusze, śliwy. Maliny. Maliny, no. Też. No. Też się przerzucili na maliny. I właśnie to wszystko też można zobaczyć na przykład w okolicach Wilkowa, w którym właśnie my mamy ten nasz malutki domeczek. Dalej udaliśmy się na dłuższy spacer do starej chaty. Niezwykle magicznego miejsca, które niegdyś służyło jako schronisko nieopodal 200 uli pszczelich. Podobno zbudowana została około roku 1700, jednak ta data do dziś zostaje tajemnicą. Idąc dalej, trafiliśmy do przyjemnie chłodnego wąwozu korzeniowego. Całkiem ciekawego i dość osobliwego miejsca. Wąwóz nie jest długi, a spacer jest bardzo przyjemny. Naszym kolejnym przystankiem była knajpa, a w niej pyszny obiadek z piwkiem. Następnie udaliśmy się w najbardziej tajemnicze miejsce w całym Kazimierzu. Chodzi o cmentarz żydowski, ukryty na zboczu góry, w którym nadal wybrzmiewają głosy tych, którzy odeszli trochę za wcześnie. Na kolejny przystanek wybraliśmy drugą największą tajemnicę Kazimierza – Męćmierz. Koniecznie je odwiedźcie, gdy będziecie w okolicy. Uwierzcie mi, warto. Jesteśmy teraz w Męćmierzu. To jest taka malutka wieś zaraz obok Kazimierza Dolnego. Zobaczcie, jest właśnie charakterystyczna ze względu na takie bardzo stare, tradycyjne chaty i takie stare, takie, zobaczcie, płoty. Jest naprawdę mała, malutka ta wieś, ale co jest bardzo charakterystyczne, to to, patrzcie, teraz przechodzę przede mną. Jest piękny widok na Wisłę oraz piękne, piękne, malutkie plażyczki, które wam też zaraz pokażę. Patrzcie to. Co, tatuś? No pokazuje, jak iskrzy się Wisła. Zobacz. No pięknie, pięknie. No niesamowicie tu jest. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc tutaj w okolicy. Mega polecam. Jest mega klimatyczne. Mało osób o nim wie w ogóle. Ale musicie dojść na sam koniec, tutaj dróżką zejść do samej Wisły i jeszcze iść w lewo. I tam jest nasza ulubiona plaża. Bo, no mówię, nikogo tu nigdy nie ma prawie, oprócz takiego jednego autochtona, który tutaj mieszka na łódce na tej plaży. No ale on tam sobie robi swoje sprawy, idzie się kąpać czasem do Wisły. Więc się nim nie przejmujcie. No, a poza tym mega, mega polecam tu się wybrać w trakcie zachodu słońca. Bo widoki są cudowne, ale jest błoto, bo niedawno to było zalane. Czekajcie, pokażę wam to. No właśnie, nieźle, co? Na koniec zabieram was do Wilkowa, czyli na prawdziwą lubelską wieś.
Tak jak wam wcześniej mówiłam, jeszcze na koniec dnia pokażę wam taką prawdziwą lubelską wieś. Jestem teraz w Wilkowie. To jest 10 km od Kazimierza Dolnego i to jest miejsce, ukochane miejsce mojej mamy, gdzie właśnie tutaj spędzała po prostu lata swojego dzieciństwa. Na wsi właśnie, u mojego dziadka, u swojego taty i u pradziadka Bolka. I właśnie tutaj chcę wam pokazać, jak wyglądają chmielniki, jak wyglądają uprawy jabłek i właśnie dlaczego tutaj jesteśmy tak zachwyceni tymi terenami, bo no po prostu wszystko tu jest takie bujne, takie piękne i myślę, że fajnie, jakbyście też to zobaczyli. Co, Lulciu? Jaka dróżka fajna, co? Między jabłonkami, tak? Ale patrzcie, to są takie niekończące się szpalery aż do Dobskich Gór. No, zgadza się. O, już widzę to, co chciałam wam pokazać najbardziej. Idziemy. Prawda, Lulciu? Zobaczcie, to jest młody chmielnik. A chwila, trochę pod słońce. Dobra, przejdę bliżej. Zobaczcie, bo normalnie są tam pod sam szczyt. Ten jest dosyć młody, widzę, niedawno zasadzony. O, zobaczcie, troszkę widać te szyszki chmielu. Ale to jeszcze nie to, jeszcze nie to. Zdecydowanie, patrzcie, jak to super wygląda. Ale tak właśnie rośnie chmiel. Dla tych, co jeszcze tego nie widzieli, no to macie taką ciekawostkę. Zając. Zając? Tam biegnie zając. Widzisz? Nie widzę, ślepa tam jest. Daleko, biegnie, tam daleko. O, o, przebieg, 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 przebieg. Nie wiem, nie widać. Luli, i ty nie polowałaś? Wow. Nie, nie, nie. To jest pies wodny, ona łowi ryby. Tak. Po to. Albo wodorosty wyciąga. Tak, bardziej wodorosty. Druga runda, ta żanka. Tym razem w koniczynce. Zobaczcie, tutaj są te chmielniczki, a to, takie duże liście, to jest chrzan. Zobaczcie, tam też jest chrzan, tam, o. Ciekawostka. To mi rodzice przed chwilą sprzedali. A tu Lucia na ściernisku. A tam wiecie, co tam są czarne, są chyba czarne porzeczki. Albo... Tam gdzie Luncia? Tam? Ja tylko nie widzę. Luncia, co tam jest? Porzeczki? Luncia, chodź, chodź. Czekamy. Tam jeszcze nie idzie. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania innych filmów z Polski, ze świata. No i mam nadzieję, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!